No dobrze. Skoro już tu jesteśmy z powrotem, no to trzeba podążyć tą ścieżką. Tak jak wspomniałem, wpadniemy na chwilę do jaskini Domaga. No dobra. Szczerze, tym topielcem zajmę się później. Dobra, nie podchodzi do mnie, spoko. Tym ziomeczkiem niedługo się zajmiemy, chociaż jeszcze wykorzystamy go. Do innych celów, możliwe do ubicia topielca. Przybyłeś tu, żeby odnaleźć pradawną potęgę ukrytą przed spojrzeniami niegodnych śmiertelników. Skarb ukryto pod wieżą osnutą mgłą śmierci. Smród nieumarłych powali cię na kolana. Rozumiem. Na początku zbierzmy wszystko, co jest dookoła, żeby nam nie przeszkadzało w otwieraniu skrzyni, bo trochę fantów w niej jest dobrych. Co prawda już i tak jesteśmy jako bezimienny bogaci. No ale Gothic jest taką grą, gdzie zwłaszcza na początku warto być przy kasie. A, jeszcze... Jak wyglądała ta kombinacja? Niech sobie przypomnę. Bo pamiętam, że ja z pamięcią wymiałem. Chyba na początku było w lewo. Prawo. Raz, dwa, trzy w lewo. Dobrze. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. A, czyli jednak pamiętałem. Co my tu mamy? 6 wytrychów, no to bardzo ładnie. 4 piwa, jeszcze lepiej. O, super. Strasznie. O, dupa. Czyli ten eremita już... Czyli ten eremita już teraz. No dobrze, dobrze, dobrze. Czyli ten eremita już teraz używa runy śmierci. Bo to nie jest eremita tak naprawdę. Powiem tak, zrobimy teraz rzecz... Zrobimy teraz rzecz dosyć nieprzychylną. Musimy teraz tego nieboraka pobić. Ale zaspoileruję, żeby nikomu nie było żal tego dziwnego eremitą, on jest tak naprawdę złym czarnym magiem, który nas wykiwa, kiedy przyniesiemy mu wszystkie chromariny. Więc lanie dostanie zawczasu. Hop, 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 hop. No dobrze, co? Jakie ma tu fanty? No pokażcie się, no! Pokażcie się. No super, dużo many, dużo potek uzdrawiających, wińsko. Pierścień maga, bonus punktów życia, 40, bonus many, 20. Super, kostur jest, ekstra. Ponieważ przyda nam się mniej więcej, żeby zdobyć... Jeszcze pożałujesz! Może i tak, ale musiałem to zrobić. Dobra, w międzyczasie wpadniemy do fanatyków. To są potki, potek nigdy nie za wiele, bo nadchodzi zawsze moment w Gothicu, kiedy przestajesz uzupełniać zdrowie żywnością, tylko bierzesz już bezpośrednio mikstury uzdrawiające, bo masz po prostu tyle życia. Aha. Zrobię save'a na mroczniasy 5 i muszę pobić tego gościa. Nie odwracaj się do mnie, muszę cię wziąć z zaskoczenia. O, niedobrze. To szczerze. Dobra, w sumie potrzebuję trochę więcej siły na przyszłość. Mam 9 punktów nauki. I w zasadzie te 56 to z tych 10 punktów bonusów z pierścieni. No dobra. Już teraz bezpośrednio udam się po zbroję. W zasadzie miałem wpaść do fanatyków, ale zadania będą się wiązały między innymi, żeby załatwić tutaj tego gościa. Więc na razie jeszcze nie. Uła! Tutaj są te te bieda zębacze. Szybko, żeby nas tylko zębacze nie dopadły. Idą w naszą stronę? Nie. I bardzo dobrze. Ojej. Hopla.
No dobrze. To teraz już bezpośrednio udajemy się w stronę starej kopalni, tylko załatwimy po drodze jeden interes. Nie, nie, nie! Boże, nie! Oj, nosie. Nie ma mowy. No way. Muszę go ożywić. B, Marvin, B. Hop, i wyłączamy konsolę. I na przyszłość muszę się nauczyć, żeby częściej save'ować. Dobra. Mam nadzieję, że tutaj żaden zębacz nie idzie. Dobrze. I teraz się udamy już bezpośrednio w stronę starej kopalni. A kiedy już zdobędziemy listę dla Jana... dla Diego, to już bezpośrednio udamy się w końcu do... Jaki mam level? 4, no. Do obozu przemytników. Tylko muszę mieć 5 level. Muszę mieć ten 5 level, żebym mógł zagadać z przemytnikiem, z tego co pamiętam. To tutaj już doleweluję sobie, ubijając kretoszczury w jaskini. Poza tym chyba z tego co pamiętam, tam jest miecz strażnika. To już teraz będę mógł go założyć przy tej sile, którą mam. A ponieważ krety idą na hita... Chodźcie tu, mędy. No i kolejny poziom. Zajebiście. Jest tu miecz? Jest. Jaki to był miecz? Miecz sędziego. No, nie pomyliłem się za dużo. Miecz sędziego jest spoko, z tego co pamiętam. Jest... Zadaje więcej obrażeń. No, punkt więcej, no ale jest dłuższy, więc ma dłuższy zasięg. A poza tym kret z taką pałą to raczej tak nie wygląda za bardzo wiarygodnie. Takie stalowe języki to są bardziej dla szkolników, dla nowicjuszy, bo już nawet nie dla cieni w starym obozie. No to teraz zajrzę sobie do Kyro, bo tak się nazywa jeden z przemytników. No dobrze. Ach, już się nie mogę doczekać, kiedy będę miał ten pierścień szybkości. Bo to pokonywanie dystansów trochę... Ojej, już, bo przez chwilę myślałem, że to cieniostwór, a to po prostu tak się wygiął ścierwojad. Na hita mi tu. Idziesz? Dobra. Czyli mniej więcej trzeba w pierwszym rozdziale oczyścić mapę z tylu potworków, ilu się da. Tu będzie vendetta za próbę ataku mnie. Hop. Hop. I po sprawie. Im więcej expa, tym szybciej zdobędę kolejny level, a kolejny level to kolejne punkty nauki, a kolejne punkty nauki to wzrastanie siły. Ono tu. Oh yeah. O to mi chodziło. Dobra. Z tego co wiem, to jeden z przemytników jest, jak to się mówi, Boże, w tym niewielkim obozie. W razie czego już wezmę też na hita tych krwiopijców. Wszystko idzie łatwo, jak z płatka. W sumie nie musiałem się cofać do tamtej jaskini, no to no w zasadzie tylko ten miecz był tego wart. Nawet przy sprzedaży, bo niedługo już i tak będę miał wiele silniejszą broń. Tylko nie wiem, czy ja muszę mieć 5 level, czy zostać bezpośrednio cieniem. Mogę z tobą pogadać? Kim jesteś? A co cię to obchodzi? Zostaw mnie w spokoju. Nie najlepiej wyglądasz. A ty co? Jesteś kapłanem Madanosa? Raczej nic mi o tym nie wiadomo. Ale wyglądasz tak, jakbyś potrzebował pomocy. Co ty tam możesz wiedzieć? A zresztą, może się przydać. Posłuchaj. W tamtej jaskini leży ciało mojego towarzysza. Rzuciła się na nas horda cholernej gobinów. Na pewno chcesz pomóc? Czemu nie? Mów dalej. Albo jesteś odważny, albo głupi. Ale co to w sumie za różnica? Jak już wspomniałem, te małe gnojki rozszarpały mojego towarzysza. Nazywał się Nikola. Oboje jesteśmy przemytnikami. Nasz obóz znajdziesz na plaży. Więcej o nas wiedzieć nie musisz. A co do twojego zadania, to odzyskaj dla mnie łuk, który Nikolas ma przy sobie. Resztę możesz sobie wziąć. Jak przyniesiesz mi łuk,
To może dorzucę coś ekstra i szepnę na tą słówko, komu trzeba. A co to za łuk? Rodzinna pamiątka. Od pokoleń przechodzi w mojej rodzinie z ojca na syna. Nie jest dużo wart, ale dla mnie jest bezcenny. Jak przyniesiesz mi łuk, to zdradzę ci położenie obozu myśliwych i uprzedzę Korta o twoim przybyciu. Tam dowiesz się więcej. To ja. Przyniesiesz mój łuk? Rozglądnę się za tym łukiem. Jednak równy siebie chłop. Nikolasa znajdziesz w tej jaskini niedaleko rzeki. Płyną tam gubinów, więc bądź ostrożny. Bez obaw. Jakoś sobie poradzę. Zejdź mi z drogi! Dobra. To teraz opędzluję tylko te skrzynie. A już wykorzystam potem innego save'a. A, jak zwykle wytrych pękł. Ale tak jak mówiłem, rączka nie musi mnie uczyć otwierania skrzyń. Już bezpośrednio tą umiejętność jest. W zasadzie nie wiem, co daje ten pierwszy level. Bo z tego co pamiętam, wytrychy też pękały, jak się nauczyłem u rączki tego pierwszego levelu otwierania. Dobra. Bryłka rudy, trochę smażonego mięsa, trochę piwa. Piwo już i tak mi się przyda. Raczej nie przyda, bo już mam zgrzewkę piwa dla pewnego questa. Dobra, już tutaj pójdę na mroczniasy jeden. No i super, zgadłem za pierwszym razem. Co my tu mamy? Wytrych. O, już mam 20. No to może już nie będę musiał tak często save'ować, wczytywać, save'ować. Ale nie, zanim oczywiście przejdę się zaraz do tego Nikolasa. Niklasa chyba. Nie, czekaj, Kyro to był czy Niklas? Boże, zapomniałem. A tutaj te krwepijce sobie leżą. Dobra, to już tutaj tak bezpośrednio się przejdę. Bo zdobędę sobie najpierw nową zbroję. A dopiero potem. Całą resztę. Dopiero potem wykonam questa. Należy się przejść wzdłuż rzeki. Bo z tego co pamiętam, tutaj zostało dodane trochę silniejszych potworków. Z tego co pamiętam. Dobra. A to bardziej w lesie, chyba z tego co pamiętam. No dobra, no to teraz wziąć na ruszta te krwi. Oż ty. Chodź mi tu. Oż ty. Dobra, jeszcze nie mam solidnej zbroi, dlatego tak to wygląda. No ale jeżeli już mam krwiopijce na hita i cztery nie są dla mnie zagrożeniem, no to już w miarę rozwiniętą postać mam. A jeszcze nawet nie zostałem cieniem. Tak zostanę cieniem, to już w ogóle będę... O! Teraz się znowu przejdę naokoło. I zajrzymy sobie do jaskini, gdzie jest olbrzymi zębacz. Bo tam to są fanty po prostu. O, ścierwojad na plecy się wywalił, no jak miło. No i teraz pokażę, dlaczego te piwa były potrzebne. Chociaż tyle osób grało w Mroczne Tajemnice, że to już żaden spoiler. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Hej ty, po co tu leziesz? A co cię to obchodzi? Nie masz nic ciekawszego do roboty? Szczerze mówiąc, nic mnie to nie obchodzi. Właź do obozu i już więcej mnie nie denerwuj. Aha, prawie zapomniałem. O co chodzi? Każdy, którego wpuszczam do obozu, musi mi przynieść 2 skrzynie piwa. Niby dlaczego? Dlatego, że w przeciwnym razie dostaniesz w mordę. No cóż, zobaczę co da się zrobić. Daję ci 2 dni na przyniesienie 12 piw. I pamiętaj, kurduplu, że ze mną nie ma żartów. Nie ma piw, to ty nie masz tu życia. Zacznę od przefasowania twojej mordy, a później się zobaczy. A teraz spadaj. Ludzie zawsze gadają. Może... Dobra, przyniosłem piwa. Nareszcie. Piwo to najlepsza rzecz na tym cholernym świecie. Dzięki, kolego. Uratowałeś mi życie. Takie sprawy załatwiało się inaczej. No dobra. Niby mu uratowałem to życie, no ale mędą to nie jest. Wycyganił ode mnie 12 piw za darmo. No, mało brakowało, no ale dzik... O, skóra dzika. No, dobrze, że już się zawczasu nauczyłem tych, jak to się mówi, umiejętności myśliwskich. Ale teraz się podleczę. Oczywiście ryżem, żeby był bonus siły. Skończy się ryż, weźmę się za resztę żywności, ale ryż trzeba wykorzystać, póki daje bonusy. Bo potem nie chciałbym tracić czasu na zjedzenie 100 porcji ryżu, żeby zyskać trochę siły. Siła jest najważniejsza na początku. O, siła plus 1.
Zjadłem sobie grzyba, nie? Dobra. A teraz punkt kulminacyjny. Robię save'a. I zakładamy ten pierścień, który zabraliśmy temu eremicie. Który to był? Dobra, pierścień mocy na razie może sobie iść. Pierścień życia. Pierścień maga. To już ile mam? Many? 25. Idealnie. Po prostu idealnie, bo tyle jest wymagane minimalnie, żeby użyć pewnego czaru. Armia ciemności, czyli mogę użyć, super. I zaraz będę miał dostęp do takich fantów, że nikomu się nie śniło. A wiadomo, że jakbym się rzucił na te zębacze, to by było po prostu przejebane. O nie, no. Szybko, ratunku. Szybciej te szkieletorki, szybciej. Czyli muszę trochę dalej być. Fajnie. No ale nie wziął mnie na hita ten zębacz, czyli takiej tragedii nie ma. Gdyby był sam zębacz, możliwe, że rzuciłbym się na niego z bronią. Ale dobra. Oddalę się mimo wszystko trochę do obozu, żeby szkieletory się nie rzuciły na tego całego komara z bramy. Bo na tym też mi nie zależy. Bo te ziomki z obozu, mimo że są dosyć brutalne, potem się przydadzą. Dobra. Sejwik. Dobra, to już tutaj zrobimy sejwika. Bo nie da się inaczej. I lecimy. Szybko. Kurde. Szybciej, szkielety, załatwcie mi tego gnoja. O! No i o to chodzi. Bardzo ładnie. Podążajcie za mną. Załatwcie wszystkie zębacze, jakie tu są. Szybko. Oj, o to mi chodziło! Jest! Szkielety! Błagam, ratujcie mnie! O nie, już... Chodźcie mi tu. Załatwcie mi tego. Jezu! Co to było? O Boże! Czy ja potrzebuję tej dwóch armii ciemności? No chyba nie. Dobra, jestem już wystarczająco daleko tego obozu przed kopalnią. I zdążę dwa razy dednąć. Co ma taki zasięg ten zębacz, że już mnie tak wypatruje tak z daleka? No przecież to jest... Nie no, teoretycznie, realistycznie to powinien mnie namierzyć wzrokowo, ale to po prostu był... A teraz mi zaciukać. Zabić mi tego zębacza. A teraz tam. Natychmiast. Natychmiast tam. Ubić mi tego zębacza. Ubić mi. Jezu, co to ma być? Nie pamiętam, kiedyś to było łatwiejsze, nie czy ja miałem więc dwa swoje. Dobra, teraz tam. Szybciej. No to teraz się rozpocznie bal. O, jeszcze kolejny poziom. Dobra. Wykonaliście kawał dobrej roboty. A, czyli nie mogę tak jak w Gothicu 2 was skasować za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszy. No szkoda. Ale przecież wy nie możecie pójść ze mną do obozu. Ile tu fantów, a to jeszcze nie koniec niespodzianek. Skórzany mieszek. Ogromny gad, ile ty masz tego mięsa, po prostu... Nest. Klucz Melkora, super. Zobaczymy, czy stać mnie teraz na jakiś silniejszy miecz. Widzę, że wszystko jest dosyć wymagające nadal. Dobra. Słuchajcie, dziel i rządź. Sorry, szkieletorki, wykonaliście kawał dobrej roboty, ale niestety tu się kończy wasza podróż. Hop.
Dobrze. Dobra. Chyba w gotiku jest tak, że jeżeli te szkielety mi znikną z pola widzenia, to już nie zrobią mi żadnej... To już niestety nie zrobią żadnej krzywdy innym NPC chyba, bo po prostu, nie wiem, wylecą, gdzieś znikną czy coś. A teraz chwila prawdy. Już zdejmę pierścień maga. Nie będzie mi potrzebny. Amulet martwego strażnika. Pierścień życia nie. Pierścień mocy. Oj tak. A teraz idziemy wziąć na hita te ścierwojady. Dzień dobry. Oż ty wredne ptaszysko. Nie mogę być za ciup... O, nie, nie, nie. Nie ma mowy. To byłby wstyd i hańba, gdybym zginął z ręki... Nie z ręki, tylko z dziobu ścierwojada. Nie ma mowy. Trzeba się podleczyć. Najlepiej ryżem. Dobra. Wykorzystam potencjał ryżu, póki mam go w zanadrzu. Mam nadzieję, że jeszcze dojdę do kolejnego punktu siły. Już nawet już nie będę oszczędzał na tym ryżu, niż nie będę szukał łóżka do zregenerowania punktów HP. Dobra. Dobra, tyle wystarczy na razie. 57... O, już mam prawie 30 punktów nauki. Będzie na co je wydać. A teraz tutaj będzie chwila prawdy. Będzie super pancerz. W środku na mnie czeka. Super pancerz będzie na mnie czekał. I sobie... I zaraz bezimienny zrzuci te majty kreta. No, które za bardzo reprezentatywne nie są, no. Dobra. Safe, bo zawsze może wykrzaczyć mi gra. Cholera, skąd ty się tu wzięłaś? Dlaczego ja gadam z owcą? No dobra, rozumiem. Zamknę drzwi. I teraz pora wziąć... A, to jest tylko wob, widzę. No dobrze, ile tu jest brania? Ludzkie mięso. Czyli tu mamy jakiegoś kanibala. I z tego co pamiętam, to chyba Melkor był taki nieteges. Ludzka krew, Boże. O, ale tu już widzę fanty po prostu świetne. Klucz do skrzyni. Miecz Sairo przyda mi się, a jakże? Miecz Sairo będzie się wiązał raczej z takim questem, z tego co pamiętam. Bimber. Widzę, że mroczne tajemnice lubią Bimber, bo co chwilę się napotykam na ten trunek. Alkohol, baseball, rozpierduchy, a, czyli broń, która stała się memem, kieł trolla, napój, fajnie. Czekaj, 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 co tu jeszcze było? Bryłka złota. A ciebie mogę wziąć z kominka? A nie, to jest tylko dekoracja, dobra. Nie ma problemu. I teraz otwieramy skrzynię. Dobra. Ludzka krew. Prywatne zapiski Melkora. Zbroja strażnika. No to, można powiedzieć, jest bardzo duży przeskok. Jeszcze nie zostałem cieniem, a już mam bardzo przyzwoity pancerz. No i spełnię wymagania. No i o to chodzi. A mogę założyć tamtą kuszę? Długi łuk, nie? Ciężka kusza wymaga dużo zręczności, widzę. No dobrze. Safe jest. No to, tak jak obiecałem, zdobędę ten łuk dla Kyro. Potem w obozie strażników przed kopalnią wejdę sobie do tej starej kopalni. Co tam jeszcze zrobię? Zdobędę trochę siły z punktów, no bo w końcu, zanim zacznę przyzwoicie machać mieczem dwuręcznym, no to bardziej potrzebuję siły, żeby w ogóle go udźwignąć. To raz. No. Goblin na hita, to jest po prostu piękne. No i super.
gryź glebę, wąchaj glebę, czy jak to się mówi, gryź piach, wąchaj piach. Dobra, jak już eksplorujemy, to eksplorujemy po całości. Najlepiej wszystko zrobić do trzeciego rozdziału. Ojojojoj. No przełaź. Przełaź się tu. No dobrze. Z tego co pamiętam, był tu gdzieś topielec? Nie, nie było. Skórzany mieszek. Chociaż już ja się nie muszę bawić tą losowością pieniędzy w mieszkach, bo faktycznie już teraz mam tyle pieniędzy, że czy wylosuję 50 bryłek, czy nawet 200, to już nie robi wielkiej różnicy. Wytrych, dwa piwa, uzdrowienie. Przyznam się, że ja bardzo rzadko korzystam ze zwojów czy run uzdrawiających. Zazwyczaj potki są chyba lepsze, bo mana jest powiedzmy cenniejsza, bo many się nie zregeneruje. Nie wiem, jedząc bezpośrednio większej żywności, czy śpiąc w łóżku. Dobrze. To ja zdobędę łuk Kyra, a w następnym odcinku pójdę już sobie do obozu strażników kopalni. Widzę, że czeka mnie nadal trochę walki. Hono tu. Hono tu, hono tu, hono tu. Muszę cię do drzewa przycisnąć. O. Dlaczego ja muszę oberwać, żeby mu zadać obrażenia? To nie jest zbyt fajne. Trzeba mieć na... O, zbugowałeś się, fajnie. Ono tu. No dobrze. Dobrze, dobrze. Teraz się trzeba pozbyć tych jaszczurów. Potem szybko do jaskini goblinów. Bo jeszcze nie mam siły, żeby walczyć ze stadem czarnych goblinów. Hono tu, hono tu, hono tu, hono tu. Biegnij, biegnij, biegnij do mnie. Chodź no tu. Na dwa hity, super! Nie wiem czemu topielce są takie ciężkie do walki w Gothiku 1, bo w Gothiku 2 to w zasadzie nie wiem. Chyba są na równi z jaszczurami, jeżeli chodzi o siłę. Wykorzystam tę ostatnią potkę, żeby zrobić pewien myk i jedziemy z koksem. Hono tu, hono tu, hono tu, hono tu. Łuk, kyro. Łyżka, 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 łyżka. Wrócę tu się, jeszcze tu wrócę. Zobaczycie. Nie pozwolę. Nie uciec, nie! O, cholera. Kyro, pomoc. No to teraz. No to teraz przemytnik musi mi pomóc. I biegniemy. No to jeszcze nie jestem taki silny. Dobra. Ono tu. Kyro, łap ten łuk. Mam twój łuk. To wspaniale! Pokaż go! Teraz w końcu będę mógł wrócić do polowania. A co z nagrodą? A oto i ona! Zasłużyłeś na tę rudę. Posłuchaj mnie uważnie. Jak już wspomniałem, jestem przemytnikiem. Nasz obóz znajduje się na plaży, niedaleko opuszczonej wieży. Powiedziałem już Kurtowi, strażnikowi, że swój z ciebie chłop. Możesz śmiało z nim pogadać. Jeszcze raz, dzięki za łuk. Nie ma sprawy. A ty co zamierzasz teraz robić? Na razie muszę odpocząć, z dala od bliskiego zdziełku, zaleczyć rany, a później się zobaczę. Bywaj więc, może jeszcze się spotkamy. Kto wie, może wcześniej niż myślisz. Zejdź mi z drogi! Dobra, to skoro już jestem tak blisko starego obozu, to już zakończę questa dla Torusa z Mordragiem. Wezmę parę punktów siły Woody'ego. A następny odcinek już rozpocznę będąc bezpośrednio przy starej kopalni. No, przy obozie strażników starej kopalni. Bo to nie muszę spoilerować, że ta droga jest nie do przejścia. Krwiopijce są na hita. Dzik już raczej też mi nie zrobi wiele szkody dzięki temu, że mam tą super zbroję. Nawet już ja nie muszę kupować zbroi cienia, bo zbroja strażnika mi wystarcza. Nie no, mroczne tajemnice, uwielbiam tego moda po prostu.
Ta zbroja mi jeszcze trochę posłuży. Nie opłaca się chyba na dłuższą metę kupować większości zbroi w Mrocznych Tajemnicach, bo wiele można otrzymać za darmo. Dobra, sejwik, żeby nie zginąć nie wiadomo z jakiego powodu. Torus, zrobiłem dla ciebie to zadanie. Ty cfelu z bramy, ty. Facet już nigdy się tu nie pokaże. Wolałbym, żebyś go zabił. A teraz Diego... Diego, co zgwałcił kopaczy, to jego... No. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Pogadajmy lepiej o czymś. Od razu. Na razie moja opinia w obozie jest jaka jest. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę. Lub zręczność. Na razie wykorzystam tylko te 20 punktów nauki. Bo te 9 może się jeszcze przyda na jakieś umiejętności poboczne. Jesteś teraz o wiele silniejszy. Wiem. Wróć niedługo. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Wiedziałem, że będą kłopoty. Trzymaj się. 77, mam już siły, to bardzo ładnie. A jeszcze nawet nie jestem i nie zostałem cieniem. O, już tu widzę tutaj trochę szmelcu, będę mógł sprzedać Fiskowi. Miecz strażnika. Teoretycznie mogę go założyć. Dobry topór, mogę. Dobry długi miecz, tym bardziej mogę. O Jezu. Miecz śmierci nawet mogę założyć. A miecz wojownika? Tym bardziej. No, miecza Sairo jeszcze nie, no ale mając taki miecz, to wiele rzeczy będę miał na hita. Super po prostu. Przetestuję sobie jedną rzecz, bo już może, nie wiem, powalczę sobie z Karimem, no i będę miał już fanty od Skatiego. Dobra. Wrzoda trzeba unikać, bo wrzód jest naprawdę jak wrzód. A, jeszcze kłeścik dla Snafa z tą jego potraweczką, ale Snaf już nie pamiętam, czy ja to zrobiłem. A, jeszcze złemu nie odem amuletu. Fletcherowi nie powiedziałem, że nie ma tego, no... Że Nek już po prostu wywinął kitę. Lepiej się do tego... Dobra. Lepiej się do tego nie... Wezmę sobie quest od Skatiego. To nie było? Ludzie zawsze gadają. Zawsze gadają ludzie. Chcę dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Pomogę ci, jeśli zrobisz na mnie odpowiednio dobre wrażenie. Najlepsi wojownicy ze wszystkich obozów przybywają tutaj, by stanąć w szranki na mojej arenie. Wyzwij któregoś z nich na pojedynek. Zobaczę, co potrafisz i jeśli mi się spodoba, może szepnę słówko w twoim imieniu. Dobrze. Niech tak będzie. No to się podleczę. Już nie chcę mi się okupować żadnej chaty na spanko. Nie można polegać. No dobra, co ja tu mogę szybko zjeść? Chyba pieczone mięsko, nie? O, pieczone mięsko szybko mi regeneruje. Zobaczymy, czym już mogę dać radę Karimowi. O, no tu, najem. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Herko obije potem. A teraz, Karim, zapraszam na arenę. Pewnie masz rację. Jestem tu nowy, a ty kim jesteś? Jestem Karim. Widzę, że trafiłeś tu niedawno. Inaczej już byś o mnie słyszał. Jestem najlepszym wojownikiem, jakiego ten zawszony obóz kiedykolwiek ogląda. Wyzywam cię na pojedynek. Chodźmy na arenę. Ty? Takich jak ty zjadam na śniadanie. Dobrze ci radzę, chłopcasi. Spadaj stąd. Boisz się, że oberwiesz, tchórzu? Nie stać cię na nic lepszego, chłopcze. Oczywiście, że mnie stać. Zaraz powiem legendarny tekst. Tak legendarny, że aż hemoroidów dostaniesz. Powiedzmy sobie szczerze. Przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Co? Ty gnigo! Nie wiesz, o czym mówić. Nowy obóz ma was gdzieś. A poza tym, jest tylko jeden powód, dla którego tutaj przyszedłem. Zamierzam publicznie upokorzyć każdego mięczaka, który ośmieli się wyzwać mnie na pojedynek. Ale ciebie załatwię z wyjątkową przyjemnością. Czekam na ciebie na arenie. No to czekaj. Idziemy. W dzisiejszych czasach na nikim nie można... Zobaczymy, na co cię stać, jak już ja mam taki potężny miecz. Bój, to tylko kwestia siły. Zwycięzca, bez dwóch zdań! No i po prostu idealnie. Co tu masz? Potki sobie od ciebie wezmę.
O, masz ryż! Nie można polegać. Odchodzą. W tej historii musi być jednak ziarno. Broń ci zostawiam, żebyś miał się przed kim bronić dobrze. Hop. Nie chciałbym. Dlaczego zawsze tak się dzieje? Na nikim nie można polegać. Wyzwałem Karima na pojedynek. I pokonałeś go. Muszę przyznać, że świetnie sobie poradziłeś. Karim od dawna uchodził za jednego z najlepszych wojowników w kolonii. Jestem pod wrażeniem. No i super. Czym się tutaj... Organizuję walki na arenie. No dobrze, dobrze. No i tutaj zakończę odcinek. Tak długo jak nie... Prześpię się w jednej z chat i potem po prostu następny odcinek rozpocznę bezpośrednio w tym... w obozie przed kopalnią. Chociaż... nie, muszę tu dokończyć parę questy, muszę... Dobra, już teraz to dokończę, żeby już nie było niedomówień. O, w tej chacie nikogo nie ma. Pora się kimnąć. Dobrze, bardzo dobrze. Zazwyczaj lubię za dnia chodzić. Bez, powiedzmy, wtedy najlepsza widoczność. Miałem kończyć odcinek, ale zapomniałem, że muszę bezpośrednio po prostu zakończyć parę spraw. Hej, ty! Jeśli chcesz się pozbyć swoich pieniędzy za ochronę, wybrałeś zły dzień! Tak? A dlaczego? Bo mnie tu nie ma! Czyżby? A gdzie jesteś? W tej chwili siedzę w zamku przy ognisku i popijam piwo. To jakim cudem z tobą rozmawiam? Nek gdzieś zniknął. Zwykle to on patroluje ten rejon. A dopóki nie raczy się tutaj zjawić, Torus kazał mi mieć oko na wszystko. Wiesz, gdzie się podziewa Nek? Nie, i raczej się tego nie dowiem. Jeśli komuś coś o tym wiadomo, to pewnie tutejszym kopaczom, ale oni nie rozmawiają ze strażnikami, a zwłaszcza ze mną, bo wiedzą, że brzydzę się ich robotą. Założę się, że podśmiewają się ze mnie za moimi plecami. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Ale dlaczego nie zbierasz pieniędzy za ochronę? Nek zebrał już, co było do zebrania. Więcej z nich nie wycisnę. Chodzi o Neka. Tak? Chyba go znalazłem. Co? Gdzie on jest? W innym, lepszym świecie. O cholera! To znaczy, że będę tutaj tkwił do końca życia. Miałem nadzieję, że ten Benzwał jednak wróci. Teraz mam kłopot. Jaki problem? Jestem winien Skatiemu nie lada sumkę. Kiedy dowie się, że przejąłem działkę Neka, będzie mnie nachodził codziennie. Przepuść mnie! A to chyba w innej modyfikacji mogłem spłacić dług Fletchera walcząc na arenie. Z tego co pamiętam. No to teraz jeszcze tylko zły musi dostać ten amulet, który tak naprawdę... no nie ma za dużej wartości, jak i mocy specjalnie uzupełniającej statystyki głównego bohatera. No czyli bezimiennego. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. No to idziemy teraz do złego. To zostanie mi tylko do akceptacji Dexter i Rączka. Ale te kłościki... O nie, Bladwinie, ty stary skurwysynie. Nie ma mowy, nie będę ci oddawał moich bryłek rudy. Jesteś mędą nad mędami, strażniku. A i tak dostaniesz za swoje w nocy kruka. No dobrze, a kto wie, może z modyfikacją jakąś. Może returningiem, kto wie. Zły, bierz ten amulet i spierdzielaj. Znalazłem Neka. To świetnie. A masz na to jakieś dowody? Znalazłem przy nim ten amulet. Proszę, oto on. Właśnie o ten amulet mi chodziło. Mądry z ciebie chłopa. Założę się, że kusiło cię, żeby zachować ten amulet dla siebie, co? Jakby Diego pytał o ciebie, opowiem się za tobą. No dobrze, tak wyglądają te kłościki. Test zaufanie, no to wiadomo, muszę przyjść do starej kopalni. Alchemik na razie mi się nie chce. Porwanie, no to questy, to quest w sumie jeszcze daleko naprzód. Pomóc Diego, no to ci przemytnicy. Przyjęcie do starego obozu to już całkiem niedługo. Receptura bractwa to raczej jeszcze następny odcinek. Przyjęcie do nowego obozu raczej nie. Kowal, tam ściwa stal, no może później. Przyjęcie do obozu bractwa kusi mnie nadal, ale chyba nie. Nie w tym modzie. Tajemniczy eremita to też daleko naprzód quest. Obóz przemytników już niedługo. No dobra. Czyli co ja powinien zrobić w następnym odcinku, żeby pamiętać? Chociaż szczerze, nie zrobię takiego cięcia. Nie, to już nie znaczy... Hej, ty! Osz, mówisz ty. Do mnie. Ostrzeg w końcu. Wydaj, Gomez. Dla... Nie ma mowy. To znaczy, że mam... Jak sobie...
I co do zobaczenia. Zrobisz? Trzymaj. I co zrobisz? Poszczujesz mnie herekiem? Nie ma mowy. Myślałem, no że dobrze, to... dobrze. Lepiej się do tego nie mieszać. To zrobię tak. Następny odcinek rozpocznę tak, że znajdę dla Fiska tego szewca, potem pójdę do tej jaskini, która jest tam po drodze do obozu Quentina, bo tam znowu są fanty i właśnie to jest plusz Mrocznych Tajemnic. Wszędzie można coś znaleźć. Nie tak jak, nie wiem, w jakimś modzie, że o, rozszerzył tyle, a w jaskiniach nadal gówno, albo jak już to dodatkowy 5 strzał, no ja bardzo dziękuję, no ale no trochę mało, za mało wyobraźni moim zdaniem mają tacy modderzy. No dobrze. Czyli tak. Szef dla Fiska, fanty w jaskini i obóz strażników przed kopalnią, ale mi się wydaje, że chyba jeszcze w obozie strażników przed kopalnią nie wejdę tak szybko do kopalni, bo będę musiał wykonać sobie parę questów, pobiegać po obozie i tak dalej. Dobra, czyli tak. Czyli chyba warto właśnie w tym momencie zakończyć odcinek jako jeden z fake strażników, bo noszę ich zbroję. Dobra. Potworki wyczyszczone, które mam level 6. Siła niezła. Mana nadal słaba. Zręczność też. Będę musiał coś z tym zrobić, wytwarzając ten napój z rudy i go zbugować, bo niestety w Mrocznych Tajemnicach będę potrzebował więcej punktów nauki niż mogę zdobyć. Bo jak będę leciał tylko w dwuręcznego woja, to nie ze wszystkim będzie tak fajnie i tak łatwo. Bo na przykład dobrze jest mieć jakiś łuk czy kuszę, a to wymaga zręczności. Czy ja tutaj widzę jakiś bonusowy napój? Pięknie. No to dodatkowe punkty życia, fajnie. Dobrze. Czyli tak. A to dopiero chyba w drugim rozdziale ten napój z magicznej rudy będę mógł dostać. No to w tym odcinku zrobiłem to, co miałem zrobić. Pomogłem przemytnikowi, zdobyłem super zbroję, trochę wyczyściłem potworków, wróciłem do starego obozu dokończyć questy. No i w sumie to naprawdę tyle. Już nie będę przedłużał, bo już zacząłem przedłużać tak o 10 minut. No to na tyle. W tym odcinku to wielki jeden. The end. Do następnego odcinka. Save i tyle. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Czekaj.